No, witam, witam. Dzisiaj taki filmik chciałem pokazać, bo zabrałem się za tylny pas. Ściągnąłem zderzak tylny w Gezi. No i w sumie już jest to po lakierowane. Dlaczego się wziąłem za to? Nie wiedziałem, jaki jest stan pod zderzakiem tego pasa tylnego. To lubi rdzewieć, to lubi tutaj gnić, ale wyczyściłem do gołej blachy to, co było tutaj na rantach przeważnie. No i tutaj miałem trochę, zresztą widać, lekko było przygnite, było trochę korozji. Wyczyściłem wszystko. Podkład epoksydowy poszedł, ten podkład poszedł. No i lakier taki najzwyklejszy, biały. No i cały pas tylny poszedł odnowiony w Astrze Gezi. Także no, dla mnie smaczek, bo lubię, jak jest coś zrobione, a nie że jest pognite. Jak jest nadwozie karoseria jest zabezpieczona, jest taka jakby kurwa nowa. Także trochę mi z tym zeszło. Może nie aż tak dużo, ale smaczek jest, bo jest to zrobione jak należy i przede wszystkim nie gnije. Jeszcze mi tutaj zostało, pokażę wam, te ranty wyczyścić. Tu już wyczyściłem pod uszczelką, jak w bagażniku, bo to też mnie trochę mnie to bolało, że tu było całe zawalone. Ile to już lat służy, to już nikt tego nie ściąga, uszczelki. Może tu pokażę, jak jest to brud. I to też sobie wszystko wyczyszczę. O, zobaczcie, ile jest brudu tutaj. Ile tu jest brudu, tutaj nawet lekka karoseria. Karoseria lekko złapała rdza. Także jest tego trochę syfu, tego piachu, tego brudu. No i tu pod spodem to samo. Także tu już wyczyściłem, jest różnica kolosalna. No i cały tylny pas będzie cacuś, lalus, pizdeczka. Kieszenie, tutaj powiem jeszcze, co warto zrobić, bo kieszonki, tutaj jest taki otwór wypustowy. To jest plastikowa taka zaślepka. Ja to wyciągnąłem, zaślepkę, i tam wpuściłem neutralizator rdzy. Co mogę powiedzieć o tym terminatorze? Jest bardzo dobry, powiem szczerze, bo strasznie, strasznie dobrze gryzie rdzę. Strasznie dobrze gryzie rdzę. I tu jest tak, pierwszą powłokę penetruje, neutralizuje nalot z rdzy, częściowo zabezpieczy. Drugą warstwę za jakieś tam, powiedzmy, dwie, nie, godzinę nawet, odstęp minimum godzinę. Dajemy drugą i robi taką fajną czarną powłokę. Tej rdzy już nie ma. Ona jest, ten nalot rdzy już jest zgryziony, zneutralizowany. No i później po tych dobie nanieść warstwę dowolnego lakieru jako powłokę ochronno-ozdobną. Także tutaj sobie to powpuszczałem w te otwory. To są kieszenie tak zwane. No i pas tylny, kurwa, tak może być, a nie że na przykład tutaj byśmy to zostawili. Ja bym to zostawił, by to później zjadło cały tył, później by się ściągnęło zderzak, a tu pasa tylniego nie ma, bo jest cały zeżarty przez tą, no niestety, ale chorobę metalu, czyli rdzę, tak? Nawet tu pokażę, bo mi troszeczkę tu zgryzło, nawet mi tu troszeczkę zgryzło, jak widzicie, ale tyle to jest nic, bo już to jest tam wszystko jest zabezpieczone. Jeszcze tutaj sobie damy właśnie przez ten otwór do środka,
damy sobie neutralizatora tego epoksydowego. O! O, jest Terminator. Terminator rdzy. Niech sobie skapnie, niech sobie wyleci. Właśnie o, tutaj przez ten otwór. Coś zostało. Tam jeszcze to go zgryzie. No ale co, pas. Pas tylny jest teraz. Poezja. Także zabieram się jeszcze za tą. Tutaj na dole wyczyszczę tą pod uszczelką. I będę to później, wyschnie lakier, bo to świeżo kładziony, biały, to później składam zderzak, skręcam, będzie mi musiał ktoś złapać zderzak, żebym złapał śruby tutaj i tutaj jest przykręcany zderzak tylny w GSI i tutaj po bokach. O, te dwa otwory z drugiej strony jest tak samo, także kieszenie są bezpieczne, można tylko czekać, aż lakier wyschnie. Powiedzcie, jak oceniacie tą robotę. Moim zdaniem jest miód. Dziękuję, pozdrawiam.